Witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep. Bohaterem filmiku jest kolejna popularna rybka, zbrojnik niebieski L181, Ancestrus hoplogensis. Ten gatunek nie jest tak popularny jak zbrojnik pospolity, ale jest dostępny w większości sklepów stacjonarnych. Spokojną postawą i ciekawym zachowaniem, łatwą adaptacją do różnych warunków, gatunek ten zyskał ogromną popularność zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Zbrojniki niebieskie L181 pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują jak rwące, tak i wolno płynące do życia Amazonki i Parany. W porze deszczowej spotykamy również na zalanych terenach leśnych. Po raz pierwszy gatunek szczegółowo opisał Valensis w 1836 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ zbrojniki niebieskie są rybkami niewymagającymi i bardzo wytrzymałymi. Właśnie dlatego mogą być doskonałym kandydatem dla początkujących akwarystów. Najchętniej przebywają na dnie lub na szybach akwarium. Zalecane trzymać w parach lub haremie złożonym z jednego samca i 4-5 samiec. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 60 litrów. W akwariach dorastają do 10-12 cm, płodność osiągają w wieku 7-9 miesięcy, żyją do 5-6 lat. Zbrojniki niebieskie mają brzuszne spłaszczone czarne ciało z biało-niebieskimi centkami, szeroką głową i wypuklym grzbietem. Otwór gębowy w położeniu dolnym, zakończony przystawką. Zbrojniki niebieskie mają masywne pletwy piersiowe, ułatwiające poruszanie się pod nie. Młode osobniki wyróżniają się niebieskawym odcieniem, a pletwy grzbietowa i ogonowa obrzeżone na biało. Nie posiadają łusek, a ich ciało pokryte nakładającymi się na siebie płytkami kostnymi. Pletwy piersiowe i platy skrzydłowe pokryte kolcami, których używają do walki z innymi zbrojnikami. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników jest bardzo łatwe. Głowa samców pokryta długimi, często rozwidlonymi wyrostkami, a u samic są krótkie i ledwo widoczne. Ponadto samce są szczuplejsze i większe. Zbrojniki niebieskie preferują akwaria z gęstą roślinnością, licznymi kryjówkami, korzeniami i grotami. Podstawa akwarium powinna być szeroka, bardziej przypominająca kwadrat niż wąski prostokąt. Ozdób w akwarium powinny znajdować się doniczki i rurki PCV, w których często odpoczywają. Dzień najczęściej spędzają w swoich kryjówkach, a aktywność wykazują głównie wieczorem i w porach karmienia. Potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Zalecane również w akwarium ze zbrojnikami, oprócz zastosowanego mocnego filtra, który wytwarza ruch wody, dolożyć napowietrzać, ponieważ woda musi być bardzo dobrze natleniona. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. Ale ze względu na to, że światło jest niezbędne do wzrostu roślin, konieczne jest zapewnienie naprzemiennej fazy jasnej i ciemnej z pośrednim oświetleniem od zmierzchu. Optymalne parametry wody. Temperatura 22-25, pH od 5,5 do 7,5, GH od 3 do 15. W naturalnym środowisku zbrojniki odżywają się głównie glonami, resztkami roślin i algami, niewielkimi bezkręgowcami, larwami zooplanktonu. W ich diecie powinny dominować pokarmy roślinne. Karmić rybek można pokarmami suchymi, z dodatkiem spiruliny w płatkach lub tabletkach opadających na dno, regularnie uzupełniając warzywami.
Polecany do diety dołączyć mrożone dynie, cukinie, sparzone liście sałaty, kapusty, szpinaku lub niszki, świeże ogórki itd. Szczególną uwagę warto zwrócić na źródło pochodzenia warzyw, ponieważ brójniki niebieskie bardzo źle reagują na nawozy sztuczne. Więc zalecam kupować tylko i wyłącznie na targowiskach u osób, którzy sprzedają własne warzywa uprawiane bez nawozów sztucznych. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Zbrojniki niebieskie idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz z dowolnymi łagodnymi rybkami, np. żyworodkami, kiriskami, skalarami, neonami, kardynałami, bystrzykami. Nie poleca się natomiast trzymać wraz z wielonkami, bociami, rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawi, Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie zbrojników jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Są zdolne do tarla w ogólnym akwarium. Lepszy efekt uzyskamy rozmnażając w oddzielnym zbiorniku. Ważne, żeby podstawa akwarium była szeroka, bardziej przypominająca kwadrat niż wąski prostokąt. Zaleca się rozmnażać w haremie, czyli jeden samiec i 3-4 samiczki. Do zbrojnika tarliskowego trzeba włożyć rurki PCV, groty ceramiczne, rurki i doniczki. Podłoże nieobowiązkowe. Nawet bez podłoża uzyskamy lepszy efekt. Do akwarium wkładamy filtr. Potrzebna jest dobra filtracja i aeracja wody. Bodźcem do tarla służy obniżenie temperatury o 2-3 stopnie z podmianą wody około 30% na świeżą o takich samych parametrach. Lepszy efekt uzyskamy przy niższym ciśnieniu atmosferycznym. Parametry wody: temperatura 20-26, pH od 6 do 7,3, GH od 2 do 10. W ciągu kilku dni samiec wybiera odpowiednie schronienie i czyści go. W tym okresie dieta powinna składać się głównie z pokarmów roślinnych. O gotowości samiczki do tarla wskazuje zaokrąglony brzuch. Tarlo zazwyczaj odbywa się nocą. Podczas tarla samica składa od 100 do 300 żółtawych jaj w formie kulistej bryłki, a ilość jaj zależy od wielkości i wieku samiczki. Podczas pierwszego tarla samiczka zazwyczaj składa mniej jaj. Ziarenka mają około 2,5-3 mm. W jednym gnieździe jaja mogą złożyć kilka samic. Po tarle samiec przegania samiczkę i opiekuje się ikrą. Samiczkę trzeba po tarle przenieść do innego zbiornika. Wylęk zależy od temperatury. Wylęk następuje po 4-7 dniach, a na rybek zaczyna pływać po 3 dniach. Pokarm startowy artemia, sparzone liście sałaty, szpinaku, świeży ogórek. Można karmić również pokarmami dla zbrojników, np. Green LG Wafers. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm na rybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty z sprzątaniem, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.